Jak wiecie, Celica się maluje, a ja zajmuję się przygotowaniem części do, mam nadzieję, montażu już niedługo tego samochodu w całość. Część części była, niektóre części zostały zamówione u Łukasza, ale nie o to chodzi, żeby wszystkie części kupić nowe, nawet jeżeli one są dostępne. Niektóre z tych części nadają się do odbudowy, do odświeżenia, no i zawiozłem praktycznie wszystkie śrubki i wiele jeszcze innych elementów do galwanizacji, no jakiś czas temu. Mam nadzieję, że już są gotowe i zobaczymy, jak ten proces się udał. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Elementy, które postanowiłem ocynkować, czyli zaryzykowałem nawet z przewodami hamulcowymi. Jestem bardzo ciekaw efektu. Oddałem wszystkie śrubki, które znalazłem w ogóle do tego samochodu. Oczywiście, żeby ich później nie pomylić i żeby można było je przykręcić w odpowiednich miejscach, to wykonałem dosyć szczegółową dokumentację fotograficzną, czyli element, śrubki, którymi był przykręcony, zdjęcie, zbliżenie tych śrubek, żeby doskonale wiedzieć, znać długość tych śrub i tak dalej. I mam nadzieję, że później z tego całego bałaganu uda mi się prawidłowo wszystkie elementy odnaleźć i prawidłowo to wszystko poskładać. Jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie ocynkowanie tych elementów. Zajęło mi trochę czasu przygotowanie, bo wszystkie śrubki postanowiłem wypiaskować. Nie chciałem, żeby one były jakoś długo wytrawiane w kwasie i pozbywać się właśnie tym kwasem czy zanieczyszczeń w postaci oleju, piachu czy korozji, tylko wypiaskowałem te elementy. No i mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający, ale no oczywiście przekonam się o tym dopiero po całej pracy i jak te elementy na miejsce zawiozą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam panie Tadeuszu. Jak to moje graty do tej zabytkowej Celiki? Tak. Zrobione? Tak. Naprawdę? Tak. O, super. A możemy zobaczyć? Proszę bardzo. Miejsc, które zajmują się w ogóle cynkowaniem czy galwanizacją, bo pewnie tak ten proces nazywa się fachowo, jest sporo. Ja wybrałem miejsce, które zostało mi polecone przez osoby zajmujące się renowacją starych samochodów. Powiedzieli, że właściciel bardzo dobrze zna się na galwanizacji, robi to od wielu lat, więc postanowiłem tym osobom zaufać, które już wcześniej tam korzystały z usług tego zakładu. No i mam nadzieję, że nie przejadę się na tym zaufaniu swoim. Pan prowadzi, gdzie to wszystko się znajduje? Te elementy akuracik znajdują się tutaj, proszę pana. Skromne. Złote, a skromne, tak jak chciałem. No tak. Super. No, może to wolałby pan, żeby były bardziej błyszczące, ale ze względu na to, że elementy były trochę podkorodowane, tak, co tutaj widać, że były wstępnie mechanicznie już była usuwana rdza z nich. No właśnie, bo ja zanim, to jest, przyznam się szczerze, nie pierwszy samochód, który odbudowuję, ale pierwszy samochód, gdzie zdecydowałem się, żeby oddać śruby, parę tych elementów, czy zawieszenia, czy układu hamulcowego, do galwanizacji. I teraz, nasłuchałem się trochę opinii od różnych osób. Czy jak to przygotować? Jedni mówią, nic nie rób, będzie dobrze, poradzą sobie. Inni mówią, im lepiej przygotujesz, tym lepiej ten proces wyjdzie, tym te części będą ładniejsze. Więc powiem szczerze, trochę się napracowałem, bo wszystkie śrubki wypiaskowałem, to co mogłem oczyścić, to oczyściłem. Pytanie, czy to jest dobra droga, czy narobiłem się niepotrzebnie? Nie, droga właściwa, bo gdyby tak? Pan tego nie zrobił, to musiałbym być ja to zrobić, z racji tego, że niektóre elementy wymagają wstępnej obróbki mechanicznej po to, żeby nie usuwać rdzy, zanieczyszczeń, innych rzeczy metodą chemiczną, bo wtedy nie wybiera się selektywnie, tylko się trawi wszystko. I często gwinty są dobre, nie powinny podlegać trawieniu, a ze względu na to, że gdzie indziej jest korozja, no to podlegają również trawieniu i się przetrawiają. Okay. A mechanicznie, powiedzmy, przez piaskowanie czy szkiełkowanie, element jest poddany usunięciu tych wszystkich rzeczy. I tutaj widać, i bardziej punktowo można się wtedy skupić na tych ogniskach korozji. Tak, i tu dokładnie to widoczne jest, że na przykład tutaj element, który był skorodowany,
to wyraźnie widać, że jest tutaj matowy, prawda? Tak. O, gdybyśmy go przeszkiełkowali czy coś zrobili, to wtedy nadajemy strukturę podłoża jednakową, tak jak tu to widoczne jest. A, czyli dobrze. Tutaj to tak naprawdę mój błąd, bo gdybym to na przykład dał to trochę do szkiełkowania, to miałbym bardziej jednolity. Tak, to by miał pan powiedzmy taki o jak w tym fragmencie powłokę tak by pan miał. A tak po prostu zostało. Tak jest, bo byłaby po szkiełkowaniu, czy prawdopodobnie po szkiełkowaniu, bo to jest delikatny detal. Tak. W związku z tym by było to wszystko zmatowione, w związku z tym byłby ten element właśnie matowy, sanitny, ale jednolity. Usunięcie korozji jest rzeczą najważniejszą w tym wszystkim, bo trzeba usunąć stare pokrycie, trzeba usunąć korozję, trzeba usunąć wszystkie zanieczyszczenia, jakie są. Element doprowadzić w powierzchni niemal idealnej, pozbawioną tych wszystkich rzeczy, ponieważ pozostawienie czegokolwiek powoduje, że następuje mikrokorozja dalej tam i w czasie później, nawet jeżeli jest to przykryte, to mikrokorozja występuje. Panie Tadeuszu, a jeszcze wróćmy do tego trawienia, bo jak przywiozłem te elementy, to rozmawiałem z Państwem, że to super, że są przygotowane, bo to trawienie tylko na chwilę wkładamy do kwasu i za chwilę będą gotowe do dalszej obróbki. Do jakiego kwasu? Więc tak, proces usuwania zanieczyszczeń typu korozja, stara powłoka, odbywa się w środowisku dosyć silnie kwaśnym. Używamy do tego celu kwasu solnego, nie siarkowego, chociaż siarkowy jest skuteczniejszy, ale powoduje nadżerki duże. Natomiast używamy 15% kwasu solnego. Okay. I proces trawienia, gdyby nie było to opiaskowane, trwałby parę godzin często, bo ta korozja jest duża i pozostaje na przykład, że element w 90% już jest pozbawiony tej korozji, a w jednym gdzieś tam jeszcze jest i trzeba go trzeba go w dalszym ciągu trawić. Dlatego powiedzmy, jak jest opiaskowany, to on podlega tylko krótkotrwałym przetrawieniu, w zasadzie takiej dekapowania, czyli pozbawienia ewentualnie jakichś tam tlenków, które jeszcze na powierzchni są. Czyli żeby ta powierzchnia była tak naprawdę idealnie czysta i gotowa do nałożenia powłoki. Dokładnie. I sam proces nałożenia powłoki, to jak się odbyło? Bo widzę, że każdy element tutaj pieczołowicie był powiązany ze sobą. Panie Marcinie, w przypadku regeneracji rzeczy jest to bardzo pracochłonne, ponieważ każdy element trzeba wziąć w rękę, często indywidualnie zawiesić, dobrać powierzchniami i dopiero wtedy przekazać do procesu. Dlatego robi się to tak. Albo się wiąże nawet na jakimś tam drucie miedzianym ze względu na przewodność, albo jeżeli są to większe ilości, na wieszaczkach się wiesza to. W każdym razie tak czy inaczej są to rzeczy, które często są nie do odzyskania już i dużą dbałość trzeba poświęcić temu, żeby nie daj Boże gdzieś tam się taka część wieszaczka nie spadła, nie urwała i tak dalej, bo często rzeczy są już nie do odzyskania. I doskonale, dokładnie tak jest przy tym samochodzie, bo naprawdę bym mocno płakał, jakby coś zginęło. Bo to są elementy, które nie ciężko jest odzyskać. Już odzyskanie. Tak. To jest a to gdzieś problem. się urwie, na przykład jeśli się urwie w kwasie, no to też detal po krótkim czasie zostanie strawiony całkowicie. Na wannie jeszcze do cynkowania się go odszuka, bo się szufluje wanny co dwa dni na przykład, ale tak nie. I to wszystko, co tutaj jest, dlatego wymaga bardzo dużej pracochłonności. Sam proces galwanizacji, wcześniej nie miałem pojęcia, jak wygląda. Trochę zasięgnąłem języka, trochę pooglądałem sobie w internecie. Natomiast teraz widzę, jak pieczołowicie trzeba te elementy przygotować, że tak naprawdę każdy z tych elementów, każda najdrobniejsza śrubka musi być oddzielnie przygotowana, zawieszona, wytrawiona w tym kwasie, odtłuszczona i dopiero poddana procesowi galwanizacji. Więc patrząc na tą ilość drobnych elementów, które tam dostarczyłem, to faktycznie trochę roboty i trochę czasu panowie musieli nad tym spędzić. Bo wspomniał pan, że trzeba to powiązać tak, żeby była przewodność elektryczna tych elementów. Albo podwiesić na jakichś wieszakach, na czymś, na podwiesiach. Tak, jakby pan był w stanie mi pokazać,
Jak ten proces przebiega? Dobrze, dobrze, dobrze. To w takim razie musimy przejść sobie tam dalej troszeczkę. O, super. Pan pozwoli, panie Marcinie. Tutaj się, tutaj właśnie się te elementy uzbraja w jakiś sposób. Albo na podwiesiach, albo wiąże się na zasadzie drutu. Tutaj o kolega coś tam małego wiąże, prawda? A, czyli tak naprawdę każdy z tych elementów tak, wymaga oddzielnego do ręki wziąć i on nie może za bardzo się stykać z innym elementem, tak? Bo, podczas tego procesu. No tak, bo zasada jest taka, że jeżeli się ekranują, to się nie pokryje. W miejscu, gdzie jest tekno, to no tak, nie ma pokrycia. Jasne. Chodźmy, pozwólmy na chwilę. Tutaj się odbywa właśnie proces wstępnego odtłuszczania i trawienia, czyli doprowadzenia elementu do właściwego stanu, czyli okay. Pozbycie się wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Korozja, stare pokrycia, lakierny, inne rzeczy. Czyli tutaj jest brudy. Ten kwas solny, tak? Tak, tutaj jest kwas solny do trawienia. I im czystszy element, tym w tym kwasie on sobie krócej przebywa. Tak jest, bo nie musi po prostu zbyt długo stać, prawda, sobie. O, tutaj okay. Takie elementy, które są. No one też nie wymagają długie, bo są czyste. No tak, to wszystko jest nowe, więc to pewnie chwilę poleży tak. I zaraz i będzie gotowe. I to jest tak, trawienie, odtłuszczanie, płukanie i przeprowadzenie jest do procesu właściwego cynkowania. Okay. Tutaj w takim specjalnym elektrolicie jest roztwór między innymi związków cynku skompleksowany i tu następuje pokrycie przez zanurzenie i podłączenie się do wanny. Okay. Tutaj jest do plusa, tutaj jest minus. Tam jest prostownik, który jest wyrzucony poza budynek i ten prąd stały na poziomie gdzieś w granicach 4-5 V jest przekazywany do wanny i następuje no właśnie, po prostu bo tak pokrycie. Swobodnie pan tego dotykał, więc spodziewałem się, że nie ma tam 100 V, tylko nie, jednak tutaj jest, nie ma takich rzeczy. Jest w miarę bezpiecznie. Tu w tej chwili na tej wannie jest niecałe 2, napięcie niecałe 2 V okay. I prąd na poziomie 130 A. Okay. No i tak to da sobie po prostu wszystko przebiega. Jeszcze mam jedno pytanie, panie tak. Tadeuszu, do pana, bo jak przywiozłem te elementy, to dostałem pytanie, czy mają być srebrne, czy złote. Ja wolałem złote, bo w samochodzie były te elementy dobrze. Złote. Więc tak. I jak się uzyskuje różnicę w tym kolorze? Tak. Pasywacje, bo to się nazywają pasywacje, które dają między innymi kolor po cynku, bo cynk jest srebrzysto-białym metalem. Są różne. Między innymi srebrny kolor można okay. uzyskać, popularnie rzecz biorąc. Cała gama tych kolorów jest w sumie, ale jest później żółty, tęczowy, czarny. No. Cała filozofia polega na tym, jak ten cynk później wykończymy. Bo te powłoki, które są kolorowe, one kolorowe są nie po to, żeby były ładne, chociaż to też ma znaczenie, natomiast odporność na cynk. Czyli cynk musi również być poddany obróbce odpornościowej na czynniki atmosferyczne. Gdybyśmy go nie pokryli tak zwaną pasywacją, czyli albo na żółto, albo na srebro, albo na czarno, to w krótkim czasie by się zmatowił i nastąpiłoby tlenek cynku, który by był w postaci proszkowej, wyodrębniający się na powierzchni. A czy ten kolor ma jakiś wpływ na trwałość tej powłoki? Czy to w pewnym sensie tak. Najbardziej trwałe są powłoki wszelkiego rodzaju, żółte, zielone i tego typu. Najmniej są powłoki miękkie, czarne, które są, okay. Które dają najmniejszą odporność antykorozyjną cynku. Ale państwo te czarne też robicie? Tak, robimy. A to są czarne. Bo na niektórych elementach w samochodzie warto by było pokusić się o taką czarną powłokę, bo to by było bliższe oryginałowi. Może. No a nie wszystkie elementy są gdzieś tam przy podwoziu narażone na takie warunki środowiskowe. Natomiast nie? W zasadzie jest tak, że większość elementów jest cynkowanych z użyciem pasywacji żółtej do samochodów. Mm-hmm. Tak, tak po prostu normy polskie kiedyś narzucały i tak się to trzyma w tej chwili. Okay. No, normy japońskie chyba też to kiedyś robiły, ale już samochody tam lat 90., 2000 to już są srebrne. No
te elementy. Gdzie są srebrne, to srebrne, ale gdzie tak? Żółte, to żółte. No. A, czyli nadal się pańskie żółte. Rzeczy, które są typowo żółte. I tak były, okay. I tak są. No dobra, no to super. To sporo się dowiedziałem. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, a przede wszystkim dziękuję za zregenerowanie tych części. Proszę bardzo, od tego to pewnie jesteśmy. Nie była usługa gratis, ale dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o efekt, super, jestem zadowolony, bo te elementy wyglądają niemal tak, jak wyglądały po wyjściu z fabryki. No, nareszcie mam swoje gadżety do samochodu i wracam do składania. I o dziwo, nie zapłaciłem za dużo. Zostałem potraktowany bardzo ulgowo, ale dlatego, że spędziłem kilkadziesiąt godzin na dobrym przygotowaniu tych elementów, więc one nie musiały się długo trawić i nie zajęła cała obróbka tych elementów zbyt dużo czasu. Pakuję i lecę. Zobaczymy, czy wszystko jest, bo mam dokładną dokumentację fotograficzną wszystkich tych elementów, które oddałem, ale już nie będę teraz po tym rabacie robił scen i wszystkiego liczył przecież, nie? Musimy mieć jakieś do siebie zaufanie. Sprawdzę to później. No ja to lubię takie gadżety, fajne to są te. No ale bęty wyglądają zajebiście, nie? No ale wiesz, zaciski... Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało później na uszczelnienie, bo zaryzykowałem całą tą powierzchnię, która idzie do uszczelniania, czy wszystko też poszło do obróbki. No ale zobaczymy, no. Na pewno będzie z tym mniej roboty, niż jakbym to oddał do piaskowania i malowania proszkowego. Bo później musiałbym cały ten proszek musiałbym później skrobać. Ale zresztą jak wygląda malowanie proszkowe, to zaraz zobaczycie, bo część rzeczy do malowania proszkowego oddałem. I mam nadzieję, że też są gotowe. Nie miałem świadomości, że te elementy trzeba wytrawiać w kwasie solnym. I teraz, jeżeli mamy przewód hamulcowy, powiedzmy pół metra czy metr długości, to ten kwas solny podczas wytrawiania dostaje się do wnętrza tego przewodu. I teraz, jeżeli ten kwas nie zostanie dobrze wypłukany lub podczas cynkowania ten wnętrze tego przewodu nie zostanie zabezpieczone, to za chwilę będę miał skorodowany przewód hamulcowy wewnątrz. I powiem szczerze, że jak to sobie uświadomiłem i zobaczyłem, jak wygląda cały ten proces, to teraz to jest moje zmartwienie. No ale oczywiście okaże się to dopiero, jak te elementy zacznę montować w samochodzie, czy faktycznie w środku ta korozja tych przewodów gdzieś tam nie zniszczyła. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.